Kiedy byłem jeszcze w seminarium na Skałce, czytając księgę proroka Jeremiasza, poruszył mnie taki wiersz w tym proroctwie, w 12 rozdziale, który brzmiał w ten sposób: ptakiem barwnym jest dziedzictwo moje, sępy krążą nad nim. Wyobraźcie sobie taki piękny, pstrokaty, kolorowym upierzeniem ptak siada gdzieś na pustyni pośród piasków i nagle pojawiają się wokół niego sępy, jakieś ptaki drapieżne, nie tak upierzone jak on, szare, właściwie odrażające. On sam się mógł poczuć w pewnym momencie jak sęp wśród jakichś egzotycznych ptaków. I tak właśnie prorok Jeremiasz pisał o Judei, która w czasach króla Jojakima stała się pastwą najazdów Babilończyków, Aramajczyków, Moabitów, Amonitów. Te wszystkie mocarstwa, królestwa napadały na Judeę jak na takiego pstrokatego ptaka, czy egzotycznego ptaka, który został okrążony przez drapieżne ptaki, co to zleciały się, nie znając takiego dziwnego zjawiska ptaka o przepięknym upierzeniu. I tak jak sępy gromadzą się wokół padliny, tak nad słabym człowiekiem gromadzą się ludzie podstępni. Jezus też o sobie kiedyś powiedział w ten sposób: gdzie padlina, tam zgromadzą się i ptaki drapieżne, i sępy. I miał na myśli swoją śmierć, ale też ten cały okres poprzedzający jego śmierć, kiedy został odrzucony, wykluczony, osądzony, później aresztowany, no i umęczony. Tak to wszystko mówię wam, bracia i siostry, dlatego że to może stanowić jakiś wstęp, jakiś komentarz do tej Ewangelii, którą zwykle tłumaczy się w ten sposób, że ten człowiek, ten trędowaty, to jest taka symboliczna postać uosabiająca w sobie wszystkich ludzi, którzy popełnili pewne grzechy. Tu konkretnie Stary Testament podpowiada jakie, bo trąd był uważany powszechnie w tamtych czasach za karę, za obmowę, za osąd, za oskarżenie. Ale może być zupełnie inaczej, bo czasem tak jest, że człowiek wyjątkowy, człowiek święty, człowiek genialny może być również tak postrzegany jako ktoś, do kogo czuje się odrazę. Na przykład geniusz pośród głupców może czuć się jak głupiec pośród cudownych dzieci. A nawet święty pośród bluźniaców może być podejrzany o to, że jest szaleńcem. Właśnie nigdzie indziej, tylko w Nazarecie, gdzie Jezus się urodził, został najbardziej przykro przyjęty Chrystus. Pośród swoich jego cudowne działanie sprawiło, że mało co go nie strącono z przepaści. Mojżesza mało co nie ukamienowano i to mieli zrobić Izraelici właśnie. Jeremiasza, proroka, którego wspomniałem na samym początku, wrzucono do cysterny z błotem, ponieważ był niewygodny. Był uważany za człowieka albo szalonego, albo wariata jakiegoś, albo szpiega nawet Babilończyków. Pawła Świętego też nazywano bluźniercą. Więc patrząc z takiej perspektywy na tego trędowatego, który był wykluczony, gdzieś tam poza miastem się wałęsał, owszem, przestrzegając przepisów Tory, prawa mojżeszowego, to też się zastanawiamy, czy ten człowiek był grzesznikiem, czy też kimś, kto był pokrzywdzonym nieprawościami innych ludzi. Któż z nas zresztą, bracia i siostry, nie odczuwał takiego osamotnienia chociaż raz w życiu, gdy się wszyscy od niego odwrócili i traktowali go tak, jakby był trędowatym? Wystarczy jakaś choroba, choroba skóry albo cokolwiek innego, by samemu czuć się obcym i by inni bali się nas dotknąć nawet. Ale kto tu jest rzeczywiście winny? Któż z prawdziwie wierzących
chociaż raz nie czuł tej choroby nużącej samotności albo takiej stygmatyzacji odtrącenia. Prorocy, tak jak czytam w Biblii, czerpali siłę z odtrącenia tłumów. Paradoksalnie. Natomiast się podłamywać, to jeszcze bardziej ich to jakoś wzmacniało do głoszenia orędzia Bożego. Nawet byłbym skłonny myśleć, że każda chwila powodzenia w ich życiu niszczyła ich charyzmat. Dzień, w którym nie cierpieli, był dla nich stratą szansy na wzrost ducha. A każda jakaś życzliwa chwila, jakieś powodzenie, to było dla nich pozbawienie szansy albo może tęsknoty na wieczność. Tak czy owak ludzkie odrzucenie, o ile w ogóle odrzucenie może być czynem ludzkim, staje się wrzuceniem człowieka w ramiona Boga. W życiu duchowym nawet to, co najtragiczniejsze, Bóg skwapliwie wykorzystuje dla dobra ludzkiej duszy, by ją uświęcić. I tak właśnie dziś, czytając ten tekst o trędowatym, który już nie miał do kogo się zwrócić, nie miał do kogo pójść, a jedynie Jezus okazał się kimś, kto go przyjął, jest dla nas obrazem, że odrzucenie może się wysługiwać do odnalezienia kontaktu z Bogiem. I to jest dla nas jakąś lekcją, by w chwili opuszczenia i odtrącenia zwrócić się do tego, który nie jest w stanie się tak łatwo zrazić. I nie jest posłuszny ludzkim opiniom. Ma swoje zdanie. Myślę o Chrystusie, który jednym gestem może wszystko zmienić. I tak czytamy dzisiaj w Ewangelii, że oto ten trędowaty zbliżył się do Chrystusa i upadłszy na kolana, prosił naszego Pana. Tu zwróćmy na to uwagę, na te słowa, one są istotne. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Wyczuwa się, że bardzo czuł się nieczysty, chory, rozdrapujący swoje rany, nie pozwalając im się zagoić, obolały, nie potrafiący się powstrzymać od powracania również być może do trędowatych wspomnień, może wręczony natrętnymi myślami, trędowatymi myślami. A jednak zauważmy, jest w nim nie wola narzucenia Jezusowi swojej prośby, ale wola zgody na to, co Bóg uczyni. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Nie, musisz mnie oczyścić. Tylko możesz mnie oczyścić. Wyczuwa się, że w tym trędowatym jest jakieś pogodzenie też z samym sobą. Nie ma odrzucenia siebie samego. Że gdzieś tu jest jakiś element większy lub mniejszy, akceptacji siebie takim, jakim jest, trędowaty. Ma w sobie pogodzenie z prawdą o sobie, przyjmuje siebie, akceptuje, choć jest nieakceptowany no właściwie przez nikogo. I dopiero w tym pogodzeniu się ze sobą, on zwraca się do Jezusa, owszem, dając mu wolność, a nie agresywnie czy pretensjonalnie modląc się, gniewnie błagając, albo powiem jeszcze inaczej, prosząc rozkazująco, bo i tak bywa, że ktoś może swoją modlitwę wykorzystywać do tego, żeby się ciągle wypełniała jego wola, a Bóg był na posyłki. Dramatyczna sytuacja, tym bardziej godne podziwu jest to, że on mówi, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, a nie musisz mnie oczyścić. Dlaczego mi to zrobiłeś? To Twoja wina, Panie Boże, że jestem trędowaty. To wszystko przeciwko mnie czynisz. Mógłby nawet tak powiedzieć, może większość ludzi by tak powiedziała. Więc ten trędowaty, jak podejrzewam, jest to zapewne jedna z wielu może opcji spojrzenia na jego duszę, nie wykorzystuje sfery duchowości, sfery modlitwy, by odzyskać zdrowie za wszelką cenę, nawet za cenę groźby Panu Bogu,
albo szantażu Panem Bogiem, szantażem, ale wykorzystuje chorobę, by zbliżyć się do Jezusa. Choć może o tym nawet nie wie, to jednak celem dla niego nie jest zdrowie, ale wydaje się, że bliskość z Chrystusem. Cóż jest dla mnie najważniejsze? Uzdrowienie czy moja bliskość z Chrystusem? Ciągle balans pomiędzy tymi celami może być w naszym życiu. Czy za wszelką cenę mam się czuć świetnie i do tego mi służy Pan Bóg? Czy też mogę się czuć fatalnie, byleby tylko być z Bogiem? Jezus wzruszony tym człowiekiem, tak zostało to dzisiaj zapisane, wyciąga rękę i go dotknął. I dopiero wtedy, kiedy go dotknął, rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. I nagle trąd opuścił tego człowieka, został oczyszczony. Właściwie w tym momencie, kiedy trąd go opuścił, to opuściło go też poczucie opuszczenia, już powiem tak tautologicznie. Jakby oczyszcza człowieka przełamanie poczucia bycia wykluczonym przez to, że ktoś mi zaadresował gest najpierw, a później słowa. Najpierw mnie dotyka. Wydaje się, że pewne jest, że Jezus go dotknął, a nie tylko ulitował się uczuciem, po to, żeby mu udokumentować, że chcę mieć z nim jedność, bo dotyk w Biblii, w tamtym świecie był też znakiem jedności z kimś, nawet przywiązania do kogoś. Komunikacji takiej o wiele silniejszej niż samo słowo, sama rozmowa na przykład. Tylko Jezus uczynił ten gest, w którym nie komunikował mu wstrętu, ale połączenie, przywiązanie. Jeden gest, gest warty wszystkich innych. Dotknął go, trędowaty przestał być trędowatym, chory przestał być chorym, samotny przestał czuć się samotny, wygnany nagle poczuł się zaproszonym, niepotrzebny, stał się niezbędnym, niesłuchany, stał się wysłuchanym. Jeden gest Boga i wszystko się diametralnie zmieniło. Ale był gotowy na ten gest, tak jak to wcześniej próbowałem wam to naszkicować. I jeszcze warto zwrócić waszą uwagę, naszą uwagę na to dotknięcie. Dotknął go. To dotknięcie w języku greckim hapto oznacza też przywiązanie albo połączenie, ale też, co ciekawe, to słowo hapto, ten czasownik, może być używany jako określenie rozpalenia na przykład ognia. Rozpalić w kimś ogień to jest już zgaszony. To jest takie przekazanie języka ognistego, tak jak przy zesłaniu Ducha Świętego, czy w tym geście było już przekazanie Ducha Świętego, można tak podejrzewać. Właśnie tak dziś, w czasie tej Eucharystii, w czasie udzielania sakramentu chorych, też zostaniemy jakoś dotknięci delikatnie przez rękę kapłanów, bo podejrzewam, że ktoś mi jeszcze pomoże. Ale w tym dotknięciu, w tej ręce kapłana będzie też ukryta ręka Jezusa, dłoń Jezusa, namaszczająca łagodnością, lecząca nieskończenie piękniej niż jakakolwiek maść lekarska. Używa się specjalnego oleju, żeby zaznaczyć tą delikatność, subtelność Ducha Świętego. W aptece Kościoła katolickiego, w aptece sakramentów, w tym szpitalu może Kościoła, wszyscy, którzy czują się słabi, niech dzisiaj poczują się zaproszeni, byleby tylko byli w łasce uświęcającej i w ranach naszego Pana, mam nadzieję, uzyskają zdrowie, jeśli Pan zechce. Bo Pan jest hojny, łagodny sercem, miłujący, oczyszczający. Ale jeszcze poczytajmy dalej, bo tu jest nagły zwrot całego klimatu, nastroju. Bowiem w Ewangelii nagle słyszymy coś takiego, co tłumacz chciał jakoś złagodzić odpowiednimi słowami, ale w oryginale brzmi ten tekst bardzo surowo, wręcz
boleśnie. Bowiem zaraz po tym oczyszczeniu trędowatego Jezus surowo mu przykazał. Tu też jest taki w tekście oryginalnym taki czasownik, który można przetłumaczyć jako oburzył się nawet, napomniał go, skrzyczał go po prostu. I zaraz go też odprawił. Eksebalon w języku greckim znaczy odrzucił go, wyrzucił go. Przed chwilą mu dał taki łagodny gest uzdrawiający, oczyszczający go i za chwilę ochrzanił go i jeszcze go wyrzucił. Co się dzieje? Ale to wszystko jest wpisane w uzdrowienie, tak. Taki proces uzdrawiający. Bo jeszcze powiedział mu, uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi, złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Dlaczego ta surowość Jezusa? Czemu to odrzucenie? Ponieważ od razu Jezus zweryfikował jego odporność na odrzucenie. Bo gdzieś w etiologii jego choroby musiało być odrzucenie. I to, czego się najbardziej bał, to było co? Odrzucenie. Więc musiał przeżyć odrzucenie od samego Boga, żeby zobaczyć, że to już nie jest groźne, że to, tym już go szatan nie musi szantażować. Bo uzdrowienie często przychodzi najpierw w duchu, w tym, czego najbardziej się boimy. Kto nie zna swoich lęków, kto lęka się swoich lęków, kto nie stał się nieustraszony wobec swoich lęków, no to nie ma mowy, by postępował zdrowo w życiu duchowym, a co za tym idzie, i w życiu ciała. I tu jest genialne, ten przebieg wydarzeń, ta zmiana po tym geście tak bardzo delikatnym, Jezus traktuje go dość surowo, wyrzuca go nawet. I ten trędowaty, jak dowiadujemy się z Ewangelii, nie gniewa się na Jezusa, nie ma pretensji do Jezusa, nie krzyczy na Jezusa, nie czuje się skrzywdzony, nie jest napisane w Ewangelii, że płakał, że rozwarszaty, że miał jakiś żal do Jezusa, że go tak potraktował. On zdrowo przeżył odrzucenie. Mało tego, cieszy się gdzieś tam i że on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, także Jezus nie mógł nawet jawnie wyjść do miasta, ale nie z powodu tego, że ludzie agresywnie do niego byli nastawieni, ponieważ ten trędowaty powiedział, uzdrowił mnie, ale mnie na przykład wyrzucił. Jak on mógł tak mnie potraktować? Pominął mnie, ofuknął, sparsknął na mnie, nie? Nic z tego. Po prostu ludzie weszli w jakąś euforię, entuzjazm, zaczęli biec do tego Jezusa. To znaczy, że ten trędowaty nie przeżył już odrzucenia w sposób jak najbardziej chory, tylko zdrowy. I oto dowiadujemy się z Ewangelii, że Jezus przebywał na miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Dzięki komu? Dzięki temu trędowatemu, który już nie jest trędowaty i nie ma trędowatego wymagania czy roszczenia do rzeczywistości, żeby wszyscy go traktowali idealnie. Wie już, że bez względu na to, że może być coś takiego, że przez odrzucenie może przyjść uzdrowienie. No bo jak? To bo Jezus go tutaj odrzuca, a jednocześnie trędowaty jest uzdrowiony. I ten komunikat jest bardzo terapeutyczny, że mogą być odrzucenia, które są zdrowe. Nie wszystkie są chore. Był samotny, żyjący w lęku przed ludźmi, a to nagle wyszedł z odrazu naprzeciw tysiącom, głosił im Ewangelię o Jezusie, że staje się swego rodzaju misjonarzem uzdrowienia w Jezusie. Możemy przypuszczać, że trędowaty po oczyszczeniu zrobił fatalną przysługę Jezusowi i swoim głoszeniem sprowadził tysiące ludzi do Jezusa, ale można też zrozumieć, odczytać, zinterpretować to zachowanie uzdrowionego trędowatego w optymistyczny sposób. Nie Jezus dzięki głoszeniu trędowatego musiał iść do miasta, pofatygować się, ale to miasto przyszło do Niego. Dzięki temu trędowatemu. Jeden oczyszczony trędowaty i tysiące ludzi, którzy go traktowali jak nieczystego. Ale któż bardziej wcześniej przed tym uzdrowieniem był nieczysty? Czy ludzie, którzy traktowali go tak odtrącająco, czy on, który czuł się odtrącony? Myślę, wracając jeszcze do tej postaci trędowatego,
wielu innych postaciach biblijnych i o naszych losach i życiorysach, bo przecież natrafiamy na różnego rodzaju odrzucenia, jak i uwielbienia. Czasem ktoś nas nazywa idiotą, w innym wypadku znowu jest zauroczony nami. Tak ciągle jesteśmy pomiędzy prawą i lewą ręką losu, tą przepiękną, która nas namaszcza, i tą drugą, przykrą, która nas odrzuca. Co w tym wszystkim jest istotne? No chyba tylko to, że wcale nie musimy dążyć do tej ręki, która nas namaszcza, za wszelką cenę i uciekać przed tą, która jest przykra. Bóg jest pośrodku, pomiędzy jednym doświadczeniem, a drugim, i o Niego tylko chodzi. Ale rozważając o tym trędowatym dzisiaj nad ranem, też czytałem Pismo Święte, tak niezależnie od tych czytań, i czytałem o Abrahamie. O Abrahamie, który był wśród Kananejczyków, powołany przez Boga, i w pewnej chwili dopiero jakby skojarzyłem tą postać Abrahama, który też fatalnie się czuł wśród Kananejczyków, czuł się odrzucony i odtrącony. Może i to jest również naszym doświadczeniem, bo czy tak nie czujemy się i my, ja albo ty, gdy wokół nas jest tyle zła, tyle ciemności, tyle zepsucia, zgnilizny, próżnych słów, wulgarności, chamstwa, nienawiści, głupoty, złośliwości, nieczystości, przede wszystkim złych wieści, jak ktoś to mądrze powiedział, wylewającej się z telewizji na przykład. Czy ty wiesz, ilu z nas mówi, że w ogóle nie ogląda nawet wiadomości w TV, bo nie chce się dołować i czuć się smutnym i brudnym i osamotnionym w tym świecie? Tam są same złe wiadomości. A my potrzebujemy też skupić swój umysł na tym, co nas nie dobija i nie uderza, ale co nas dotyka, co nas namaszcza, co wyraża zmiłowanie. Więc wracając do tego Abrahama, jeszcze chciałbym podzielić się z wami moją medytacją nadranną, czy też ranną, albo poranną. Kiedy Abraham został powołany przez Boga, wszedł do Kanaanu i tam nagle poczuł się bardzo wyizolowany, samotny, jak trędowaty dosłownie, inny, obcy. Także nawet bał się zamieszkać w jakimkolwiek mieście, lecz mieszkał w namiotach, poza miastami, na osobności, bał się ludzi, bał się rozmów, lękał się cokolwiek kupić w mieście, lękał się cokolwiek sprzedać, drżał przed widokiem Kananejczyków i być może myślał sobie tak: po co mnie Pan tutaj powołał, po co mnie tu sprowadził, skoro czuję się tu jak jakiś trędowaty? I to może być również nasze pytanie w wielu, wielu okolicznościach, czy pracujesz w korporacji, czy pracujesz w przedszkolu, czy pracujesz, nie wiem, na kolei, też możesz mieć takie pytanie. Abraham, patrząc na to wszystko, co się wokół niego działo, a Kanaan należał do strasznych obszarów ludzkiej ówczesnej, starożytnej cywilizacji, gdzie królowała deprawacja i kwidł biznes, bo Kanaan to znaczy tyle, co kraj kupców, wszyscy byli biznesmenami. I być może sobie myślał tak: jest jeszcze gorzej tutaj w tym Kanaanie, do którego Pan Bóg mnie sprowadził, niż było w Ur Chaldejskim, gdzie kwitła magia, albo w Haranie, gdzie mieszkałem ze swoim ojcem Terachem. A kiedy dokonał jeszcze obrzezania ciała i siedział w gorączce ciała pod dębami Mamre, a Mamre znaczy gorycz, czy nie nachodziły go myśli, jak długo jeszcze wytrzymam? To jest również moje czy twoje pytanie: jak długo jeszcze wytrzymam w tym świecie, w tym środowisku, w tej sytuacji? A jednak Abraham ufał Bogu bez pretensji, bo w tekście, który dzisiaj czytałem, ani jednego słowa nie było z ust Abrahama do Boga: dlaczego mi to zrobiłeś? Dlaczego mnie tu sprowadziłeś? Dlaczego czuję się tak okropnie tutaj? Jak długo jeszcze wytrzymam? Może tak było w nim, ale żalu, czy gniewu, czy nienawiści do Boga nie było. Czy nie przywodzą te słowa wam na myśl tych własnych żali i lamentów, kiedy to pytaliście Boga, dlaczego tak obco czujecie się na tym świecie, w tym miejscu, gdzie pracujecie, gdzie żyjecie, w którym nawet znajomi wydają się mówić innym językiem? Dusza nieśmiertelna świętego zawsze czuje się osamotniona i przelękniona, jak cudzoziemiec pośród śmiertelnych
niedobitków wygnanych z raju, czyli pośród ludzi. Izajasz właśnie do tego nawiązywał w perfekcyjnych, chirurgicznych słowach, bardzo ulubionych przeze mnie, często do nich wracam. Taki mój ulubiony wiersz z 51 rozdziału, kiedy Bóg przez usta Izajasza mówi tak: ja i tylko ja jestem Twym pocieszycielem. Kimże Ty jesteś, że drżysz przed człowiekiem śmiertelnym i przed Synem Człowieczym, z którym się obejdą jak z trawą? Tak. Nie trzeba skupiać się na tym, jak wiele jest zła, ale na tym, że Bóg, kiedy powołuje, to daje obietnicę zwycięstwa i rozmnożenia się dobra. Zwycięstwo jednak w Bogu zaczyna się od uświadomienia sobie faktu, że jest się po ludzku przegranym. I nie ma się już nic oprócz łez. Jeszcze wcześniej, w tym samym rozdziale Izajasza, kilka wierszy przed, Izajasz wspomina samotnego Abrahama, jedynego, który był pośród tysięcy złych Kananejczyków. On jeden, jedyny, sprawiedliwy, ich tysiące podłych. Ale tak jak ten ptak pstrokaty, mógł się czuć jak trędowaty wśród egzotycznych ptaków. Jak jeden, jedyny kwiat pośród tysięcy zbędnych traw bezkwietnych. Cóż jest wart jeden milczący kwiat pośród setek tysięcy złośliwością szemrzących traw? Wydawało się, że jeden sprawiedliwy zostanie pochłonięty, zagłuszony przez złe wieści, złe czyny zepsutych ludzi z Kanaanu, ale ponieważ był z Bogiem, rozmnożył go Bóg i uczynił zwycięskim. I właśnie w tym 51 rozdziale czytam tak: kiedy Bóg przez Izajasza mówi do strapionych ludzi: wejrzyjcie na Abrahama, czyli przypomnijcie sobie tego człowieka, waszego ojca, i na Sarę, która was zrodziła, bo powołałem go jako jednego, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem. Czyli kiedy go powoływałem, to on się czuł samotny, ale kiedy go pobłogosławiłem, to się rozmnożył w tysiące. Był jeden, samotny, wydawać by się mogło bezsilny i przegrany, bez szans, zagłuszony, ale Bóg go wezwał, usłyszał słowa Boże. Był jednym człowiekiem godnym miłości Boga w całej ziemi Kanaan, pośród setek tysięcy zepsutych ludzi, gdzie go Pan przyprowadził z jego ziemi i z miejsca jego urodzenia. Powołał go Pan, co oznacza, że go wychował w słowach swoich, wzmocnił w słowach swoich i prowadził swoim głosem. A ponieważ Abraham nie marnował tych słów powołania, lecz je wszystkie chował w sercu pamięci i rozważał wyobraźni oraz wiązał się uczuciem z nimi, przeżywał je głęboko, by jego myśli i wola nie pobłądziły, Bóg mu pobłogosławił każdego dnia. Abraham być może mówił do Pana każdego wieczora: pobłogosław mi, Ojcze. Wyrażenie to, powołałem Abrahama, jest bardzo podobne do tego, które się pojawia w Księdze Liczb, w podobnym kontekście, kiedy Bóg mówi tak: ci, którzy zostali powołani ze wspólnoty, stali się książętami i wodzami tysięcy. Zauważcie ten znamienny rys. W Ewangelii jeden odrzucony, samotny, trędowaty staje się później głosicielem wśród tysięcy. Wszyscy go słuchają i idą za jego wskazówkami do Jezusa. Abraham jest sam samotny, niezrozumiany, czuje się fatalnie, rozgorączkowany, a później staje się ojcem tysięcy. I tak również jest z nami. Jeśli tylko mamy ten kontakt przez gest, kontakt przez sakrament, kontakt przez Słowo Boże i dajemy się wychowywać Biblią, nie martwmy się o przyszłość. Powołanie przez Boga zawsze kończy się założeniem wspólnoty, liczniejszej niż zgraje złych ludzi, którzy przecież giną w mroku. Powołuje On do tego, by być tym, który zwołuje tysiące. I tak jak On był pojedynczym człowiekiem, Abraham, albo i ten trędowaty, Bóg wyniósł obydwóch ponad tłumy ginące w odmętach historii. Tak wywyższy też każdego z nas, który jak Abraham stara się słuchać Słowa Bożego, albo i ten trędowaty stara się słuchać Jezusa, daje się powołać, słyszy wołanie Biblii i zachowując w sercu każde słowo, jak kobieta nasienie, po jakimś czasie rodzi potomstwo duchowe. O tak wygląda moc uzdrawiająca Słowa Bożego.
tylko ci, którzy słuchają wołanie Boga, rozlegające się z Biblii, mają błogosławieństwo zwycięstwa. Choć zaczynają pośród zgiełku zła w milczeniu, rozważając swoje powołanie, skończą wielkim głosem zmartwychwstania, a bezbożni zamilkną w agonii. Pomyślałem sobie dzisiaj nad ranem tak, że tylko dwa rodzaje ludzi unikali miast i wsi na początku. Trędowaci i pustelnicy. Chorzy i prorocy. Ale czy naprawdę nic oprócz tego ich nie łączyło, że unikali wielkich zgromadzeń? Przecież w końcu później do nich poszli. Później założyli te tysiące, te wspólnoty, jak Abraham, czy nawet ten trędowaty. Może tylko święci i chorzy zrozumieli, że cierpienie na ziemi kompromituje doczesność, którą postrzegają jako tymczasowość i przelotność, jako przestrzeń, w której nie ma sensu upatrywać wiecznej radości. Bo któż by się dał zauroczyć bardziej ulotnym dymem niż ciepłym i jaśniejącym ogniem, bracia i siostry? Zanim wyznamy wiarę wspólnie, jeszcze chciałbym powiedzieć, że za chwilę ten gest Jezusa będzie w naszych kapłańskich rękach do waszej dyspozycji, żebyście przyjęli to namaszczenie uzdrawiające, ale też przejęli się słowami, które są zapisane w Biblii. Amen.